Ja wiem, co ja tutaj robię. Ja przyszedłem pomóc w zwycięstwie. Przyszedłem po to, by Platforma Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego i kolejne wybory, które przed nami. Przyszedłem dlatego, ponieważ ta ekipa na czele z panem premierem dzisiaj sprawdza się w bardzo realnej, w bardzo czytelnej sytuacji, kiedy potrzebne jest Polsce dobre przywództwo. A to jest ostateczny test każdej polityki i każdego polityka. Czy w chwili próby to przywództwo jest, czy jest odpowiedzialne i czy jest skuteczne? W wymiarze kryzysu, który dotknął cały świat, przecież nie tylko Polskę, ta ekipa się sprawdziła. Ten test został zdany. Dzisiaj przychodzi zdawać dużo trudniejszy test. Test, o którym jeszcze niedawno nie myśleliśmy, że jakakolwiek ekipa w Polsce, jakikolwiek polski przywódca będzie musiał zdawać. To jest test, w którym zmienia się otoczenie geopolityczne naszego kraju. I dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, ten test jest także zdawany dobrze. I dlatego jestem z wami. Bo ten test, w którym trzeba zapewnić Polsce bezpieczeństwo, w którym trzeba zapewnić Polsce dobrą przyszłość, dzisiaj rozgrywa się przede wszystkim w obszarze polityki zagranicznej. Dzisiaj w tej wspaniałej ekipie, która stoi za mną, która idzie do Parlamentu Europejskiego, będziemy musieli sprostać temu zadaniu, by wspomóc przywództwo państwa polskiego w budowaniu naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ja głęboko wierzę, że ten test także zostanie zdany. Ale żebyśmy zdali ten test, musimy wygrać. Ja każdego dnia w kampanii na Lubelszczyźnie, która nie jest łatwym terenem, ale każdego dnia widzę, że my odzyskujemy teren. Bo ja każdego dnia, także działaczom Platformy, także tym, którzy, co tu dużo mówić, nie wszyscy byli mega szczęśliwi z mojego przyjścia. Ale ja dzisiaj widzę, że już jesteście zadowoleni. To ja mówię, nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy się czego wstydzić. Czas, w którym można było bezkarnie obrażać Platformę i mówić niestworzone rzeczy, ten czas już minął. Bo dzisiaj widać wyraźnie jak na dłoni, że my możemy odnieść sukces. I nic lepiej nie ilustruje tego, jak moja tutaj obecność. Na koniec powiem, że pan premier, i za co jestem bardzo wdzięczny, panie premierze, powiedział do mnie, żebym się nie martwił. Ja się nie martwię, bo jestem z natury człowiekiem optymistycznym, choć przychodzi mi czasem zmierzać się z niełatwymi rzeczami, na przykład takimi jak anegdoty na swój własny temat. I tą jedną anegdotę opowiem. Wchodzi Kamiński na sztab Platformy, widzi Donalda Tuska i mówi: Jarek, ale żeś się zmienił. Wygramy.